Czyli chcesz mi powiedzieć, że nauczyłeś się już normalnego kickflipa, no i może nawet na fejki, i chcesz się nauczyć ten trik na drugą nogę, także... Siema, Artem z tej strony i w tym filmie pokażę ci, jak zrobić nollie kickflipa, także bez pędego lecimy z tematem. Niedawno coś go uczyłem, a teraz robię o nim poradnik. No nieźle. Może chcesz zobaczyć, jak sam mordowałem się z tym trikiem? Karta wskaże ci drogę. Także co już musisz umieć do omawianego triku w tym filmie? Nolly? Jak nie masz dobrze ogarniętego nolly, to nawet nie bierz się za naukę tego triku. I to tyle z głównych trików, które musisz umieć do tego triczku. A z trików opcjonalnych to jakieś showity, flipy i tym podobne. No to teraz ustawienie nóg. Akurat pokażę ci w tym filmie mój sposób ustawienia nóg do tego triku, który mi osobiście pomógł przy tym triku. Także przednią nogą masz mieć ustawioną na nosie w taki sam sposób, jak ustawiasz ją do nolly. Natomiast tylna noga przed przednimi montażówkami pod dosyć sporym kątem w taki sam sposób, jak pokazuję teraz na ekranie. Także gdy jesteś już przygotowany do wykonania tego triku, to odchylasz się trochę do tyłu, a następnie naciskasz przednią nogą w nosa. Lecz zaznaczam, że akurat przy tym triku musisz nacisnąć w tego nosa w dół i do przodu, a nie tylko w dół. Także miej to na uwadze. W następnej kolejności tylną nogę przeciągasz do bocznej krawędzi i wykupujesz deskę. Zwróć uwagę na to, aby deskę nie wprowadzać w rotację kopnięciem w dół, ponieważ naprawdę trudno się później tego oduczyć. Jedyne co ci pozostaje, to tylko zlądować i odjechać. Poza tym to na pewno na początku przy pierwszych próbach będziesz robić ten trik poprzez właśnie kopnięcie tylną nogą w dół. Ale z biegiem czasu, no jak właściwie z każdym trikiem, będziesz go robić coraz lepiej. Także nie zniechęcaj się, jak na początku będziesz go robić naprawdę dziwnie. Równie ważnym przy nauce tego triku jest ten tak zwany timing. Czyli chodzi tutaj o to, że po wybiciu tego triku twoje ruchy muszą być odpowiednio skoordynowane. Chodzi mi tutaj o to, że po wybiciu tego triku staraj się nie kopać tego triku zbyt wcześnie albo zbyt późno. Lecz do odpowiedniego timingu przy tym triku musisz już sam dojść. Tak jak ja, gdy sam uczyłem się tego triku. Oczywiście, tradycyjnie na początku polecam się nauczyć tego triku na jedną nogę. Czyli najpierw na tylną, a potem na przednią. A jak to masz już ogarnięte, no to przełącz się w tryb full commitment i... Również przy nauce tego triku pomocne jest robienie tego triku trzymając się jakiejś poręczy. No, albo możesz się uczyć tego triku w miejscu. To również w pewien sposób buduje twoją pewność siebie do tego triku. Tak przy okazji to polecam ci właśnie się trochę pouczyć tego kopnięcia właśnie na nolly flipa. No dobra. Słuchajcie teraz tego gościa, posądzę, że dobrze gada. Żeby sobie trochę ułatwić. Jakieś z 5... 10 tygodni. Jezu, nie zabić, chłopie. Wykonywać cały czas takie ruchy. A na pewno z twojego pierwszego nolly flipa wylądujesz jeszcze dzisiaj. No, słyszałeś go, no to leć teraz katować. No to teraz porozmawiajmy o błędach tego triku. Lądujesz na grafikę. Dzieje się tak, ponieważ za lekko kopiesz tylną nogą. Przy następnej próbie postara się kopnąć ten trik trochę mocniej. Lądujesz na primo. No niestety to się zdarza. Nawet profesjonalistom. Nie poddawaj się. A jeżeli dalej lądujesz na primo, to spróbuj przy następnej próbie podskoczyć trochę wyżej. Wylądujesz ten trik, ale wyrzuca cię z deski. No cóż, dzieje się tak dlatego, że możesz niepoprawnie ustawiać nogi na desce. Albo tak jak mówiłem w przypadku innych moich poradników, to twoja postura ciała nie jest w pionie. Pamiętaj, że przy tym triku musisz się odchylić bardziej do tyłu, aby zniwelować ten błąd. Deska może ci się odbić od ziemi. Tak jak wspominałem wcześniej, dzieje się tak dlatego, że kopiesz ten trik w dół, a nie w boczną krawędź deski. Postaraj się przy następnej próbie nie kopać ten trik w dół. Wiem, że to trudne, bo sam miałem z tym problem, ale sądzę, że po jakimś czasie ten błąd zniknie. Możesz też wylądować ten trik na jedną nogę. Jeżeli się tak dzieje, to dokładnie wiesz, co masz zrobić, czyli się bardziej postarać. Jeżeli dalej się tak dzieje, to spróbuj zmienić trochę swoje nastawienie psychiczne do tego triku. Bo uwierz mi, czasem zmiana nastawienia bardzo pomaga przy katowaniu nowych trików. No i to właściwie chyba tyle.
Także jak masz jakieś pytania odnośnie błędów tego triku, to zapraszam się podzielić nimi w sekcji komentarzy. No, albo na moim Discordzie. Także to wszystko w tym filmie. Jeżeli ci się spodobało, no to oczywiście wiesz, co masz zostawić, a jeżeli ci się nie spodobało, no to napisz mi w komentarzu, co ci się w tym filmie nie podobało. Wszystkie linki do social mediów znajdziecie w opisie tego filmu, albo w przypiętym komentarzu. Oczywiście, jeżeli jesteś tutaj nowy, no to zostaw subskrypcję. Także to tyle. Trzymajcie się i cześć.